walka o 35. klucz do kariery rozstrzygnięta. W tym roku konkurs miał charakter międzynarodowy, bo obok dwóch polskich zespołów pojawiła się także grupa ze Słowacji. Zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze głosowania. Symboliczny klucz do kariery otrzymał zespół Biotone. Kładzie Michał Tomaszczyk, Przemysław Florczak, Andrzej Zielak i Karol Domański. Głosy mniej otrzymało trio Kuby Puszka. Oczywiście, że to nie jest przegrana, bo to był wyjątkowy konkurs, właściwie nie był konkurs, to było bardzo miłe spotkanie. Jestem bardzo wdzięczny panu Bogusławowi Dziekańskiemu za to, że nie było żadnego jury, które nas oceniało bezczelnie i tak dalej. Było miłe spotkanie, każdy zagrał to, co miał zagrać. Nie było żadnego współzawodnictwa, o to chodzi właściwie. To był chyba najmilszy konkurs, jaki jest w Polsce. Znaczenie jest chyba takie, że po prostu, żeby pokazać się z dobrej strony i pokazać to, co się potrafi, no i własne materiały, własną muzykę. A oto jak zagrało trio ze Słowacji. Zwycięskiego zespołu, oprócz klucza do kariery, był występ kolejnego dnia w teatrze przed koncertem gwiazdy Leni Stern. Gitarzystka miała okazję wysłuchać wszystkich trzech zespołów, a nawet wzięła udział w głosowaniu. Bardzo im się to podobało, byli bardzo podekscytowani do tego stopnia, że sami głosowali i bardzo chcieli, żeby przed nimi zagrał zespół, na który wczoraj głosowali. Tak się stało i ona się bardzo cieszy i jest bardzo zaskoczona poziomem. Słychać, że to są muzycy, którzy mają wykształcenie klasyczne w sensie muzycznym. No i wiek jest czymś też zupełnie, może nie szokującym, ale takim bardzo, bardzo zwracającym uwagę, bo pianista gra jak dojrzały muzyk, a spytany ile ma lat, powiedział, że tyle ile ma, czyli 21, no to jest po prostu unusual, czyli niezwykłe. Każdy z tych zespołów zagrał inną muzykę. Mnie tylko może cieszyć jedno, że jakby głównym laureatem konkursu został zespół Biotone, a cieszy mnie to dlatego, że przecież był to zespół bez fortepianu. Czyli bez takiego podparcia dla słuchacza, jaki daje fortepian, wtedy jakby tę muzykę się lepiej odbiera, kiedy jest typowa sekcja rytmiczna, fortepian, bas, perkusja, instrumenty melodyczne, saksofon, trąbka. Tutaj tylko były instrumenty melodyczne i sekcja rytmiczna, czyli puzon, saksofon, bas i perkusja. I ten zespół jako raz, że i świetnie zagrali, ale dostał największą ilość głosów, a to tylko znowu dla mnie udowadnia, że publiczność, która przyszła tego dnia na koncert, która głosowała, jest publicznością jazzową, która jakby nie ucieka od trudniejszych w odbiorze gatunków czy stylistyk muzyki jazzowej.